Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach oraz ich wpływie na nasze codzienne życie. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak sztuczna inteligencja, roboty, drony, biometryka czy internet rzeczy zmieniają nasze społeczeństwo i nas samych. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania. Karol Tokarczyk. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, algorytmy. Te frazy coraz częściej pojawiają się w doniesieniach medialnych z różnych dziedzin życia i gospodarki. Co zatem Polacy sądzą o sztucznej inteligencji? Jakie są nasze nadzieje i obawy związane z postępem technologicznym w tej dziedzinie? Raport na ten temat przygotował Instytut Badawczy NASK, a ja rozmawiałem z autorami opracowania, między innymi z Mariolą Kowalczyk. Według badań, które przeprowadziliśmy, respondenci mają dużą świadomość, że w dzisiejszym świecie istnieje coś takiego jak technologia sztucznej inteligencji. Prawie 90% respondentów odpowiedziało, że miało styczność z pojęciem właśnie sztucznej inteligencji. Jeśli pytamy już o zakres typowo definicyjny, to respondenci uważają, że sztuczna inteligencja jest to technologia, która działa bez udziału człowieka. Jest to najwyżej procentowana odpowiedź. Druga taka definicja, którą respondenci także wskazali, to jest technologia, która uczy się samodzielnie. I trzecia, najbardziej powszechna definicja, to technologia, która wspomaga i lub usprawnia ludzkie działanie. Respondenci, z tego co my zauważyliśmy, kładą nacisk na to, że jest to technologia, która niekoniecznie stosuje działania cyfrowe. Jest to po prostu technologia, która w jakiś sposób wspomaga działania człowieka, ale niekoniecznie kładą nacisk na to, że to jest związane z uczeniem maszynowym. Czyli jakie widzimy korzyści z wdrożenia sztucznej inteligencji do gospodarki? Respondenci widzą szczególne korzyści, jeśli chodzi o prace fizyczne. Chcieliby, aby roboty były wykorzystywane szczególnie w budownictwie albo w takich pracach, gdzie człowiek szczególnie nastawiony jest na wysiłek właśnie fizyczny, więc usprawnienie takich prac albo zastąpienie pracy człowieka przez robota oraz wspomaganie pracy wykonywanej przez człowieka i to też w różnym zakresie, niekoniecznie musi być też praca fizyczna, na przykład dzwonienie, tutaj telekomunikacja, bardzo często wykorzystywana jest właśnie sztuczna inteligencja, czy jakieś automatyczne maile, to też w różnych dziedzinach i obszarach, jeśli chodzi o pracę człowieka. Większa oszczędność w czasie wykonywania pewnych czynności, też właśnie respondenci tutaj szczególny nacisk kładą i że będzie ogólnie większy komfort pracy. Najczęściej, kiedy wspominamy o sztucznej inteligencji, to kojarzymy ją z wzrostem wydajności, z dodatkowymi zyskami, z tym, że będzie nam się lżej pracować, może krócej, ale czy są jakieś rzeczy, jakieś tematy, których Polacy obawiają się, kiedy mówimy o algorytmach i o sztucznej inteligencji? Oprócz korzyści również sztuczna inteligencja niesie ze sobą dużo zagrożeń i respondenci zwrócili na to uwagę. Przenosimy coraz więcej danych, jeśli chodzi o firmy, korporacje, do sieci, na przykład technologia chmury i respondenci szczególnie obawiają się tego, że w jakiś sposób te dane wyciekną do niepożądanych firm czy zagranicznych korporacji, ich dane w jakiś sposób zostaną wykorzystane. Tutaj duża obawa o właśnie swoje bezpieczeństwo, śledzenie, manipulacje, inwigilacje. Dodatkowo obawiają się też tego, że jeśli poziom automatyzacji pracy wzrośnie i coraz więcej czynności będzie procesowanych przez roboty, to zwiększy się bezrobocie. Będą też bardziej narażeni na różnego typu cyberataki oraz uważają też, że osoby, które pracują w zawodzie informatyka, programisty, są bardziej uprzywilejowani na rynku pracy, więc też poziom nierówności, jeśli chodzi o pracę i znalezienie pracy, wzrośnie. Wśród osób, które nie mają kompetencji programowania, robotyki czy zdolności myślenia logicznego i uważają, że będzie mniej atrakcyjnych miejsc pracy dla właśnie takich pracowników fizycznych. Często nawet podczas długiej trasy trudno nam powierzyć samochód krewnemu czy znajomemu. Czy podobne obawy wiążą się z kierowaniem przez algorytm i program? Z kolei w przypadku medycyny, czy powierzylibyśmy nasze życie robotowi i programowi, a nie doświadczonemu chirurgowi?
O tym mówi inny ze współautorów raportu, Filip Konopczyński, który zwraca uwagę na zaufanie, jakim darzymy algorytmy i sztuczną inteligencję. Jeżeli chodzi o takie obszary, które konkretnie wskazaliśmy w naszych pytaniach o zaufanie do zastosowań sztucznej inteligencji, to skupiliśmy się na pojazdach bezzałogowych, na usługach medycznych, na pomocy psychologicznej i na edukacji. Więc największe zaufanie to jest około już prawie 50%, 40 kilka procent, a nawet prawie 60%, wliczając osoby niezdecydowane, byłaby gotowa korzystać z samochodu bezzałogowego i tutaj na pewno te informacje o nowych markach, nowych zastosowaniach właśnie automatycznych kierowców budzą największe zaufanie. Nieco mniej osób byłaby chętna skorzystać z usług medycznych, które są wykonywane automatycznie bez udziału lekarza. Pewna część, znowu 30 kilka, około 40%, byłaby gotowa, aby roboty wykonywały prace pedagogiczno-nauczycielskie. I tutaj, co ciekawe, największymi entuzjastkami tego zastosowania są młode kobiety, lepiej wykształcone z dużych miast. Jeżeli właśnie mielibyśmy powiedzieć, który zawód z naszych badań będzie najbardziej odporny na automatyzację, no to zdecydowanie jest to psycholog lub terapeuta. Paradoksalnie chętniej skorzystalibyśmy z usług chirurga, robota, niż terapeuty. Czy to jest w ogóle dziedzina, którą trzeba jakoś okiełznać z punktu widzenia przepisów? Kto ewentualnie miałby odpowiadać za błędy takiego algorytmu czy takiej sztucznej inteligencji? W pytaniu wprost o to, jakie regulacje powinny być stosowane w związku właśnie ze zmianami wywołanymi przez sztuczną inteligencję, poniżej 5%, bardzo mały segment respondentów, uważa, że nie powinno się robić nic. W tym sensie mandat dla instytucji, które regulują obrót społeczno-gospodarczy, jest bardzo duży. Najczęściej jako instytucje, które mają największy mandat do tego właśnie, aby chronić społeczeństwa i obywateli przed tymi niepożądanymi skutkami sztucznej inteligencji, w Polsce internauci najczęściej wskazują rząd i instytucje międzynarodowe, w tym Unię Europejską, więc tutaj to są zdecydowanie najczęstsze odpowiedzi. No także kiedy pytamy szczegółowo o pewne aspekty tych negatywnych skutków, jak na przykład cyfrowe bezrobocie, no to także to jest taka informacja, która zarówno dla legislatorów na poziomie Komisji Parlamentu Europejskiego, jak i Polskiego Parlamentu, no to warto to powtarzać, że Polacy boją się tego cyfrowego bezrobocia, chcą, by państwo nawet tymczasowo chroniło miejsca pracy i zniechęcało pracodawców do tego, aby zastępować pracowników robotami. Oczywiście jest także, że to są skomplikowane procesy gospodarcze, każda taka inwestycja w nowe technologie no, wymaga udziału nie tylko ludzi, którzy zajmują się technologiami, ale także, nie wiem, księgowych, menedżerów, inwestorów. Podsumowując, 1/3 ankietowanych internautów spodziewa się, że największymi korzyściami, które przyniesie sztuczna inteligencja, będą przede wszystkim poprawa komfortu życia, mniejsza liczba nieszczęśliwych wypadków w pracy oraz wyższy poziom personalizacji produktów i usług. Kto najbardziej zyska na rozpowszechnieniu algorytmów i uczenia maszynowego? Według ponad połowy badanych będą to międzynarodowe korporacje, a wśród państw 2/3 wskazała na Chiny, ponad połowa na USA i tylko 6% na Polskę. Kiedy mówimy o roli sztucznej inteligencji, wyobrażamy sobie często odhumanizowane roboty z filmów science fiction, które czasami mogą nawet zagrozić człowiekowi. Czy taki obraz algorytmów ma w ogóle uzasadnienie? Na jakim etapie są prace nad sztuczną inteligencją i co potrafią algorytmy? O tym rozmawiałem z ekspertem Instytutu Kościuszki, Robertem Siudakiem. Ostatnio czytałem badanie dotyczące w ogóle osób zajmujących się, czy to w akademii, czy w firmach właśnie machine learningiem, i wskazywano tam, że filmem, którego najbardziej nie lubię, jest Terminator, bo właściwie w kontekście odbioru publicznego ich pracy i tego, co realnie robią, czy to w firmach, czy na uniwersytetach, całkowicie zaburza ten obraz tego, że to będzie w ogóle jakaś technologia, która jest gotowa właściwie już teraz samodzielnie wymknąć się człowiekowi spod kontroli i podejmować decyzje i działania, które nie będziemy mieli wpływu. Więc rzeczywiście, po pierwsze, to nie jest prawda. Oczywiście musimy za każdym razem pamiętać o tym, żeby ten tak zwany human in the loop z perspektywy szczególnie mocno europejskiej, bo też trzeba zwrócić uwagę, że akurat tutaj, jeśli chodzi o czy to akademie, czy jednostki badawcze, czy nawet ciała regulacyjne w kontekście Komisji Europejskiej i grup, które tam doradzają, to zwrócono uwagę, że rzeczywiście to podejście do tych technologii już teraz, mimo że to, tak jak wspomniałem, nie jest jeszcze na tym
tym etapie, powinno od samego początku wskazywać tą rolę człowieka jako kluczowego elementu w całym ekosystemie funkcjonowania tych algorytmów uczenia maszynowego. Więc jeśli chodzi o takie pytanie wprost, gdzie jesteśmy, to jesteśmy w momencie, kiedy one są w stanie wiele elementów zautomatyzować, wyciągnąć wnioski z dużej ilości danych z big data, ilości, którym po prostu człowiek realnie ze względu na czas i możliwości odbioru nie jest w stanie przeanalizować, a po prostu one są w stanie to przeanalizować, wyciągnąć wnioski, jednak wciąż są to w dużej mierze, mimo że algorytmy uczące się, jak sami mówimy, to w dużej mierze opierające się na elementach statystyki, na elementach po prostu skali danych, więc ta rozmowa tak naprawdę pokazuje, że to nie jest nowa jakościowo możliwość tych algorytmów, bo one właściwie już od lat 90. funkcjonowały. Ta jakościowa zmiana, o której teraz mówimy, wynika z dużej ilości danych. Z tych danych po prostu jesteśmy w stanie więcej nauczyć te algorytmy, w skrócie. No i tutaj jest pytanie, czy to oznacza, że statystyczny Kowalski powinien bać się o swoje miejsce pracy? Jeżeli tak, to kto, a kto może nie? I od czego to zależy? Rzeczywiście technologia, zwłaszcza w kontekście automatyzacji, czyli w tym wypadku tego, co będzie robić sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, w dużej mierze zmieni rynek pracy. I to nie jest pierwsza technologia, która to zrobi. No, pamiętajmy, że jeszcze 50-40 lat temu istniały zawody, których już teraz po prostu nie ma, bo szereg tych elementów jest wykonywany przez pralki, nie wiem, panie praczki, które funkcjonowały, czy przez inne automaty, które po prostu pomagają nam w życiu codziennym. I tak też będzie ze sztuczną inteligencją. Natomiast rzeczywiście wielu alarmistycznych tonów wskazuje na to, że po prostu trzeba na poziomie polityk publicznych podejść do tej technologii realistycznie, czyli tak, ona w pewien sposób wyeliminuje niektóre bardzo proste, powtarzalne działania na rynku, jeżeli dany zawód opiera się na takich działaniach, które w dużej mierze też będą w stanie być wtłoczone w te dane cyfrowe. Pamiętajmy, że te algorytmy funkcjonują po prostu na pewnym rodzaju danych. Jeżeli tych danych nie jesteśmy w stanie wytworzyć w danym zawodzie, no to tutaj nie mamy tego problemu, ale jeżeli tak jest i w wielu wypadkach tak jest, to niestety musimy wziąć pod uwagę nie tylko korzyści ekonomiczne, w skrócie, czyli to, że po prostu będzie to tańsze dla firm, ale musimy też wziąć te średnio i długoterminowe problemy społeczno-ekonomiczne, które będą za tym szły. Więc tak, rynek pracy zmieni się, czy na gorsze? Nie zawsze. Pamiętajmy o tym, że mamy szereg badań, które często są ze sobą sprzeczne, ale szereg takich badań bardziej optymistycznych pokazuje, że powstaną branże i w ogóle zawody, które nie funkcjonują. I tak jak automatyzacja, czy w ogóle technologie cyfrowe od samego początku tworzyły wiele branż, tak jak w Polsce chociażby branża developer, która od lat 90. się mocno rozwija, tak teraz będziemy mieli kolejne nowe branże pracy też. Jednym z moich takich ulubionych jest na przykład architekt interakcji AI-człowiek. Teraz nie ma takiego zawodu, ale ze względu na to, że te systemy będą w coraz większej ilości miejsc codziennego styku człowiek-maszyna, to będziemy musieli projektować po prostu te relacje. Niezależnie od tego, w jakim tempie będzie rozwijać się technologia sztucznej inteligencji, wszystkie podmioty, w tym firmy, organizacje pozarządowe oraz politycy i urzędnicy, powinny skupić się na edukacji na temat skutków, jakie może przynieść coraz szersze zastosowanie algorytmów i uczenia maszynowego, ale również o prywatność i cyberbezpieczeństwo, a także z zaufaniem i wiarą w niezawodność sztucznej inteligencji. Ale o tych oraz o innych wyzwaniach, które niosą ze sobą nowe technologie, będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Tymczasem dziękuję za uwagę. Karol Tokarczyk. Do usłyszenia.